Nieważne. Hej, cześć, jestem Sznurowa, to jest blokada 3D, która... Co? Gra, która była chętnie wywoływana wśród gier, w które miałem zagrać na live'ie. Niestety przy robieniu live'a mój internet 1 megabajt na sekundę, jeśli chodzi o upload, nie, o, no o upload, tak. Już nie wyrabiał tak dobrze. To znaczy inaczej. Upload, nawet jeśli mamy duży download, ale mamy mały upload, to nie jest tak, że o, że jak streamujemy, to będzie spoko, ale jak już gramy, to będzie. Nie, że jak streamujemy, to będzie słabo, a jak już gramy, to że będzie słabo. Nie, to niestety tak nie działa. To działa w ten sposób, że obciąża się cały internet i niezależnie od tego, ile byśmy mieli uploadu, to. Nie, jeszcze inaczej. Jak mamy mało uploady, to mamy mało internetu w ogóle, no. I przy streamach jest obciążony komp, więc nie mogłem. O, Pripyat 2. Ta mapa może być spoko. Sorry, że tak chaotycznie, ale w sumie tak siedzę. Hej, nagram sobie odcinek. Odpaliłem OBS-a i odpaliłem to. Jeszcze przez moment szukałem części do mojej saaciny i w sumie właśnie tak się to skończyło. Weźmiemy sobie ten team, ponieważ jest ich po prostu dużo, a ja dawno nie grałem i nie wiem, jak mi będzie szło. Fight. Zobaczymy, co tutaj wyniknie. Właściwie, no, w pierwszej kolejności tutaj będę chciał sobie sprawdzić, jak wygląda ta mapka, skoro to jest niby Pripyat. Pripyat, jak wiadomo, to jest Prypeć. Prypeć to jest miasto na Ukrainie i jest ono opuszczone. Tutaj to miasto nie wygląda jak Prypeć, przynajmniej na razie. Może zaraz znajdziemy jakieś. A kurwa, bardziej charakterystyczne punkty. Czekajcie, ja może sobie tutaj. Dajcie mi moment, bo ja muszę ogarnąć, czy FPS-y dobrze się nagrywają na OBS-ie, bo OBS lubi czasem zgubić parę klatek i mnie to potem wnerwia przy obróbce, jak widzę, że są pogubione niektóre FPS-y. Co się stanie, jak w to strzelę? No nie wybucha, po prostu się niszczy. Słabość. Słabość i żałość. Nie no, w sumie wygląda na to, że chyba będzie spoko. Ja sobie będę musiał w tym momencie monitor drugi zgasić, bo tam miałem podgląd włączony właśnie całej sytuacji, która tutaj jest obecnie na ekranie i no nie mogę żyć tak, no. Nie mogę po prostu na to patrzeć, jak gram, bo zaraz mindfucka dostanę. Fuck. Jej, zabiliśmy gnoja. Tak, w blokadę 3D zresztą już kiedyś grałem. Nie wiem, czy wiecie, czy nie. Nie wiem, co ten gościu tutaj się czaił, jak wąż w kapuście i nie strzelał w ogóle do mnie, no ale bardzo mu za to podziękuję. Są jakieś opuszczone autobusy, niby że pordzewiałe czy coś. Może, przynajmniej ja to tak interpretuję. A to jest, proszę państwa, chyba Dom Kultury Energetyk, ale nie jestem pewien. Albo też Hotel Polesie. Chociaż tam prędzej Hotel Polesie będzie. No. Czyli coś z tą Prypecią tutaj jest faktycznie wspólnego. Ja, pozwolicie mi tutaj na moment jeszcze, że ja sobie przebiegnę po prostu na pałę, przeładuję się, spróbuję przynajmniej przetoczyć się przez mapkę i zobaczyć, co tutaj się znajduje, ponieważ jak wiecie lub nie, interesuję się Czarnobylem i Prypecią i no po prostu tematyka jest mi bliska, więc sobie już nie odpuszczę, jak już jestem na takiej mapce, nie? Wiecie, o co chodzi. No i przy okazji zgarnę parę kili. Ten budynek za to nie przypomina mi nic, absolutnie. Chociaż nie, no to jest jakiś zwykły blok mieszkalny. Chociaż to może być biały dom, tak zwany, gdzie znajdowały się mieszkania tej, można powiedzieć, nie że szlachty, ale takiej, no, ważniejszych osobistości frypeci. Wydaje się, że tutaj jest spawn tych zielonych ludków, ale no nieważne. Mieszkania, no oczywiście, że nie będą przypominać tych w rzeczywistości, ale tak sobie tylko na moment wbiegłem. To jest, co to może być? To jest jakiś mostek. Mostek raczej nie przypominający żadnej budowli powstałej w rzeczywistości. Ładnie to wygląda. Fajne miasto. To znaczy, czuć chociaż w niewielkiej części ten klimat i za to chwała autorowi mapy, czy tam autorom, bo nie wiem, kto to budował i w ile osób.
No, a tutaj widziałem jakiegoś hipka, który sobie biegł w lewo, no to sobie go zaraz dociśniemy. Taką mam przynajmniej nadzieję. Ile on mnie nie dociśnie, bo mam 2 HP, ale to tak na. No, tak na marginesie oczywiście, no bo kto by się tam przejął, że mamy tak mało HP? Na pewno nie ja. Jak zginę, to wrócę 2 razy silniejszy, tak jak Feniks z popiołów. No, ogółem to mało nagrywałem ostatnio, wiem, mało robiłem live'ów, to znaczy chciałem inaczej, dawno nie robiłem live'a, robiłem na weekend jakoś, starałem się przynajmniej, bo mój internet niestety odmówił posłuszeństwa, o. I skończyło się to w ten sposób, że niestety live spełzł na niczym i go po chwili wyłączyłem, tam było około jakoś 40-45 minutach, ponieważ 2 razy go odpalałem i 2 razy próbowałem, co z tego będzie. Mimo że na speed teście wychodziło, że no, internet jest spoko, że internet jest taki jak zawsze, no to jednak ta prędkość przesyłu była jakaś tragiczna i były co chwila lagi, więc stwierdziłem, że sobie odpuszczę akurat. Nie wiem też, czy to nie miało wpływu na to, czy nie miało wpływu na to, że grałem akurat w MTA na serwerze, który tam był mocno obciążony, bo zrobiłem tam zrobiłem reklamy, nagrywałem z niego i tam podobno trochę osób wbiło po moim nagraniu, nie wiem czy to prawda czy nie, możecie się przyznać w komentarzach, czy wchodziliście na serwer, z którego nagrywałem czy nie, to się dowiemy wszystkiego. Wow, cóż za sieczka. No a ja sobie tutaj pomykam dalej, tutaj się podsadzali gdzieś, cholera wie gdzie, tu jest jakiś magazyn. Spróbuję sobie tędy przejść. Ciekawe czy... Bo właśnie, tutaj jest to ciekawe. To jest... Dobra, mam minimapkę, dopiero teraz zauważyłem, że ona jest. I to jest faktycznie odwzorowany plac główny, tak jakby w Pripyacie. To jest prawdopodobnie nie supermarket, tylko sklep z meblami, który się znajdował chyba na parterze domu Energetyk. Domu, który Energetyk, nie jestem pewien już teraz. Tutaj co się znajduje? Oj, lekki ślak był tutaj przez moment. Co tutaj się znajduje? Co to jest? Co to jest? Co to jest, moi drodzy? To wygląda jak basen lazur. Basen lazurowy prędzej. A, fuck! Zaraz tu wrócę. Gnoju. Zaraz wrócę ze zdwojoną siłą, tak jak obiecywałem przedtem. Tak, to był na pewno basen lazurowy, do którego się zaraz przejdziemy. Bardzo fajnie, że w ogóle tutaj sobie odpalił mi taki akurat... Kurwa, smaczek mnie spotkał. Ja sobie może zmieniłbym broń na inną, ale może nie teraz, bo... No bo nie teraz. A, fuck. A, ty kur... Czekajcie. Ej, czemu nie mogłem ten sobie zmienić broni? Zagnoję. Dobra, walić ich. Po prostu sobie przeciśniemy się, może się przeciśniemy na pałę tam. A, fuck, widziałem wroga. Dostał w bułę. A, fuck. Kurwa, nie ogarnę nigdy tego. Tego. No. No kurwa. Sorry, że ten mówię brzydko, ale się zirytowałem, bo nie mogę zmienić broni. Super, jeszcze ktoś mi do drzwi dzwoni. Niech ktoś idzie otworzyć, bo ja nie otworzę teraz. Przecież nie jestem pewien, czy tato się nie poszedł kąpać. Moment. O, ironio, zdążyłem otworzyć... czekajcie moment, bo wyłączyłem sobie drugi monitor, a tutaj właśnie się znajduje dalsza część monitora, dobra. Mamy to. No, dobra. O ironio, zdążyłem pójść otworzyć drzwi, wrócić i dopiero wtedy mnie zabili, tak jak tam stałem. No ale co by... nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo sobie możemy teraz ponownie rozpocząć naszą wyprawę na basen lazurowy. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Jestem ciekaw, jak to tam wygląda w środku. Turururu. Tu jest... Jezus Maria, ktoś mi jeszcze krzyczy w tle. Błagam, ciszy. Raz na ruski rok zdarzy mi się nagrywać i zawsze się coś dzieje. Zawsze. Za każdym cholernym razem. Serio. Powaga. Dobra, spróbujemy tutaj się przecisnąć jakoś. Tylko jak pytanie, bo tutaj wszędzie strzelają. Ja ni pani Maju. Tutaj co się dzieje. Dobra, tędy chyba przebiegliśmy. Tak? Nie jestem pewien teraz już. Tak, chyba tędy przeszliśmy.
Tak, tędy wyszliśmy, bo i wtedy stwierdziłem, hej, to jest chyba sklep z meblami. Tędy ja sobie szedłem bardzo elegancko i chyba po lewej teraz naszej będzie ten właśnie basen lazurowy, dokładnie tak. Chyba jednak nie fak. A fak, kurwa, było ich tam więcej. Jednak skusiłem dwóch i trzeci mnie zabił niestety. Nie, inaczej, myśmy się zabili nawzajem z typem. To jeszcze śmieszniej. Fak, fak, fak. Ja tak bardzo chciałem tutaj. Skąd on. What? Świetnie, że nie mogę dalej zmienić broń. Nie wiem czemu. Nie wiem właściwie, jak się zmieniało broń. Mam nadzieję, że też nie będziecie mieli jakichś dziwnych formatów tutaj na początku nagrywania, bo na początku nagrywania niestety. Dopiero teraz zauważyłem, że blokada 3D ma bardzo w dziwnym miejscu umiejscowiony przycisk do maksymalizacji okienka F9. U mnie to jest przycisk od nagrywania, więc. No. Ale na szczęście zakończenie nagrywania jest pod innym, więc jakoś to może będzie wyglądać. Może. Mam taką nadzieję. No. Też nie nagrywałem, bo byłem ostatnio zmęczony, bo. Najpierw Jezu, coś. Jak mi ktoś będzie dzwonił teraz, to go chyba normalnie powieszę, nieważne. Co ja chciałem powiedzieć tutaj? No, że kupiłem auto i tym autem sobie tam się trochę bawiłem, coś tam jeździłem i tak dalej i niestety mi się zepsuło, bo miałoby. No, o, jesteśmy przy basenie. Miało do wymiany poduszkę skrzyni biegów, ta poduszka w końcu nie wytrzymała i w dzień, kiedy przyszła nowa, akurat pieprznęła i musiałem kupić jeszcze dodatkowo łapę taką od skrzyni biegów. No. Tak. Też nie wiem, o co chodzi dokładnie, to znaczy wiem, o co chodzi, wiem, co to jest i tak dalej. Dobra, ej. Ej, fajnie to wygląda. Hej, to jest identyko tak, jak jest w Czarnobylu, wow. To znaczy nie w Czarnobylu, tylko w Prypeci, no. Już nie bądźmy tacy drobnostkowi, prawda? No za to możemy się tutaj przejść i zobaczyć, czy tutaj są szatnie. No faktycznie są szatnie, ja tak naprawdę nie wiem, co tutaj się znajduje w tych pomieszczeniach. Wiem, że tutaj faktycznie są jakieś schodki tak naprawdę, ale jak wygląda dalsza część budynku, nie mam zielonego pojęcia, bo w Prypecie niestety jeszcze nie byłem. Właśnie rozważałem opcję, czy kupić auto, czy pojechać do Prypeci. No i auto wygrało. Au, fuck. Dobra, teraz się zajmiemy właściwą grą, bo teraz zrobiłem to, co chciałem. To, co było moim takim priorytetem jako fana Prypeci. Ale zadziwiające jest to, że właśnie ja się interesuję Czarnobylem i tak dalej, a no za to nie gram w Stalkera na przykład. To znaczy mam Stalkera jednego, mam jeszcze Metro 2033. Ogólnie postapo lubię, ale raczej rzadko gram. Co ty tutaj, przyjacielu, chcesz? Dobra. Tutaj nikogo nie mieliśmy. Mam nadzieję, że serio nie będzie OBS mi tego przywieszał. Jeśli tak, no to najmocniej was przepraszam, ale ten OBS, on jest dziwny. On jest dziwny, bo on niektóre gry mi przywiesza, innych nie i tak to właśnie wygląda, że to jest taka naprawdę jedna wielka loteria. Z tym czymś to nie wiem też o co chodzi. Dobra, w takim razie pobawimy się w Wandali i po prostu sobie przejdziemy tędy. Do tego sklepu tutaj. No i zobaczmy, co tutaj się. A ty kurcze, gnojku. On mnie przedtem zabił już. Co było też takie niespodziewane. Wait a minute. Jak tu się zmieniało wyposażenie? Pod F-ami 1, 2, 3 nie ma nic. K, J, L, F, R, T, Team? XD. Dobra, to jest pisanie, to jest BNM. O, weźmiemy sobie teraz. Nie weźmiemy kurczę nic, bo nie wiem. Czekajcie. O, jest E. Fight, dobra. Zrespiliśmy się na nowo. Ja osobiście lubię tą snajperkę, bo jest spoko po prostu. I nie trzeba tak naprawdę z niej celować, ponieważ celność jest tutaj taka, powiedzmy, statyczna. Nie wiem, czy mogę to tak określić, bo no jak latamy, robimy 360 no scope'y, to nam się celowanie nie pogarsza. O, nie pogarsza nam się, jest takie, no właśnie, takie statyczne, można powiedzieć. Tu jest w ogóle ten jakiś duży, fajny budynek. Ja tu chcę.
Show me this budynek, motherfucker. To jest chyba dopiero hotel po lesie, no. Tutaj jest plac główny, tutaj jest plac energetyk czy coś takiego. Najprawdopodobniej oczywiście, bo ja nie mam zielonego pojęcia, bo tak jak mówiłem, w Czarnobylu nigdy nie byłem. Co on, kurwa, nieśmiertelny tam jest, czy co? Dobra, pozbieramy sobie punkciki. W takim razie. Coś tutaj zebraliśmy. Czy nasz zginął, czy mi się zdawało? Dokładnie tak. Czyli ktoś tam siedzi sobie w dziurce, tak? Zgadłem. Dobra, idziemy w takim razie do hotelu po lesie. Bo tak. Bo lubię. Poza tym ustrzelimy parę osób po prostu. Tak, to jest na stówę, bo poznaję ten łuk. To jest na stówę hotel po lesie. Bardzo fajny budynek. Bardzo charakterystyczny zresztą. Z tego okna bardzo często fotografowany jest bodajże właśnie tutaj główny plac Prypeci. Dlatego też udamy się tam, czemużby nie. W końcu jak już tutaj jesteśmy, to co mamy sobie żałować, prawda? Mam nadzieję, że tutaj się nie respią typy. O, oh, fuck. Różne me nadzieje. Oh, fuck, shit. Oh, fuck, ale go zabiłem. Tutaj jest w ogóle diabelski młyn. Wow, tutaj jest taki... No, trzeba przyznać, że... Cały centralny plac Prypeci jest tak naprawdę takiej miniaturze lekkiej, bo to oczywiście ten to koło diabelskie koło diabelski młyn, o, tak się to nazywało, jest gdzieś tam dalej. Tak mi się przynajmniej wydawało zawsze ze zdjęć, ale jak jest naprawdę, to nie mam pojęcia. O, mamy kolejnego kandydata w pierdol w ryj. Nasi spadają jak... O, dobrze. Zdjęliśmy frajerza. Weźmiemy sobie w tym momencie... podsadzimy się tutaj. Zobaczymy właściwie, w jakim budynku my jesteśmy, bo tak naprawdę nie zwróciłem na to uwagi. Nie przywiązywałem do tego jakiejś wagi. Większej lub mniejszej. No, come on, podskocz. Please. Dobra, jesteśmy. I teraz będziemy mogli sobie osłaniać też naszych... Patrząc pod kątami, polecam tutaj. Dlaczego? Dlatego, że patrzeć pod kątami polecam tutaj, bo wtedy widzi się więcej. Po prostu. A, prawie wypadłem. A tam kto jest? Tam jest kto? Nie wróg. Nie było hitmarkera, czyli nie wróg. A myślałem, że może jakaś główka siądzie. Znaczy, na jednego strzała raczej i tak by nie strzelił, ale. Zawsze jakieś tam obrażenia by były, prawda? Tutaj jest jakiś budyneczek. Co to jest? Nie mam pojęcia. Tu budynki, no to wiadomo, widać, czy budynki, pojazdy widać. Dosyć dobrze. O, tak, na tym domu kultury energetyk nikogo chyba nie ma jak na razie. Ja bym sobie zszedł w sumie stąd, bo tutaj tak naprawdę nic się nie dzieje w tym momencie. A, fuck! A, ty kurcze gnoju! Świntuchu mały. Blackspot, czy blackhot.pl, czy coś takiego. Ja bym mu wskoczył tam na górę, tylko że tutaj ten budynek chyba nie ma klatki schodowej, co jest dziwne, moim zdaniem. Ale no, okej. No, nie będę tutaj marudził, no. Nie ma to nie ma. Chociaż nie powiem, żeby się przydała tak naprawdę, ale... Okej. Co to tutaj... Dobra, sobie dobudujemy tutaj kloca. Tutaj też sobie postawimy kloca i jesteśmy piętro wyżej. Nie ma tutaj tego gościa. Hej, co on tutaj? Znaczy, nie tyle co on tutaj, tylko gdzie on się podział. Skoro on tutaj był, to albo go zestrzelili, albo gdzieś sobie poszedł, albo się gdzieś przyczaił. No to już akurat interpretacja dowolna. No kurwa! Znowu ten black shot. Kurwa, nogi z dupy ci powyrywam, frajerzu. Za moment, tylko jak tylko się wydostanę stąd. Co to jest? To jest jakiś blok mieszkalny, myślę. Chociaż nie wiem, czy one się tak blisko centrum znajdowały, bo tutaj na centralnym placu akurat się znajdowały jakieś pierdółki jakoś. Tak mi się wydaje przynajmniej. Konrad, naprawdę? Tak, serio.
100% prawdy. No skądś go zabił? Bym stawiał, że od pleców, ale... Skoro nie, to skąd? Kurwa, jeszcze przez ten gąszcz się tutaj przecisnąć, to... Ja pierdziut, naprawdę. Przesrane. No to co jest? To jest jakiś sklep czy coś takiego chyba. Tak bym stawiał. Tak mi to pasuje. Tu widziałem jakiegoś gościa, ale nie jestem pewien. No muszę sobie zaraz drugi monitor zgra... Co mi tutaj... Co ty? O kurwa, ale go... pomasakrowałem, tylko że... Tak średnio. Znaczy, no wystrzeliłem mu serię w pysk, ale to najwyraźniej nie ostudziło jego temperamentu. W ogóle trochę nas tutaj cisną, nie powiem. Znaczy, jesteśmy drudzy, ale... Ale to akurat chodzi o przejmowanie tego punktu niebieskiego, przy którym przedtem byliśmy, a... Ja tutaj też zwiedzałem trochę mapkę, trochę wam pokazałem jej. Całkiem fajna, mi się ona osobiście podoba. No i sorry oczywiście, że tutaj tak się zająłem tym. I tyle. Co to tutaj za bloki ktoś postawił? Hallo. Są chyba te pancerne, czy coś takiego. Tutaj myślałem, że gościu się chowa, ale jednak nie. Jednak nic takiego nie miało miejsca. Chyba. Chyba, że gdzieś czmychnął na szybko. Na prędkości. Hebebebe. O, tam ktoś był. Dobra, sprzątnięty. Kurwa. Zabił mnie jakiś placek od niebieskich. Głupie frajery. Nie rozumiem trochę rozmowy tych... No kurwa, śmiecie głupie. Sicie. Naucz się grać. No i uwaga, rozmowa dzieci się rozpoczyna. Który to nie jest kurwa lepszy? Który ja jestem? 15 na 19. Dobra, ja tam jakieś staty mam, może mnie nie zabiją. Kurcze. Tylko spokój może nas uratować w tym momencie. Którego mi już kurwa brakuje. Uwaga, was, weźcie mu tam, wbijcie na chatę, weźcie go zabijcie. Ty to, co ty tutaj ziomek robisz? Co on tutaj robi? Geniusz! Naprawdę geniusz, kurwa, przekopuje się. Kret pierdolony. Dobra. Nie będziemy sobie nim zawracać głowy, pójdziemy po prostu w świat przed siebie. Właściwie to do góry w sumie by się przyda... A, se skoczymy na górę, a co się... A... się będziemy. A się będziemy ograniczać. A skądże. Biegniemy. Tak jak trza. Pytanie tylko, czy ktoś jest na dachach tamtych. Myślę, że nie, ale nie wiem. Nie wiem też, czy dobrze zaskoczyłem, bo tutaj nie mam tak naprawdę żadnej dobudówki, żadnych schodków, żeby tutaj dalej przejść. Jesteśmy przy lazurowym w tym momencie. Kurde, nie ten przycisk. Powaga. Chciałem strzelić, ale przyzumowałem. Chociaż w sumie pewnie i tak bym nie trafił, więc żadna strata. Chociaż z drugiej strony przynajmniej można było spróbować, nie? Dokładnie. O, fuck. Kurwa, ile ich tam jest? Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Co jest, kurwa? Tutaj trzeba automatycznie... co ja mówię? Tutaj trzeba manualnie przeładowywać, bo automatycznie się nie chce przeładowywać. Fajne, mi się podoba. Chociaż niezbyt poręczne na polu bitwy oczywiście, ale... Dodaje tą nutkę realizmu, która w sumie jest tutaj niepotrzebna tak naprawdę. Kurwa, no nie! Typ nie zgarnął z jakiegoś kurwa karabinku, ja w niego napierdalam ze snajperki. Właściwie no... pół snajperki. Z dwutaktowym zamkiem. Czy nie wiem, jak to określić. Jak określić ten typ broni, co ja z nim latam. To jest taka pseudo-snajperka. Ktoś skosił, kurwa, drzewo. Nie wiem, komu się nudziło, ale...
Zapłaci za to słono, właściwie za drzewo. Ścinka bez zezwolenia jest karalna grzywnią i można zapłacić nawet 100 tysięcy pieniędzy. W skrajnych przypadkach, halo, czemu nie chcesz się przeszkoczyć? Dzięki ci. Tutaj mam placka. Dzień dobry. To placka już nie ma. Teraz ciekawi mnie, czy jakieś placki się trzymają jeszcze na lazurowym. Jeśli tak, no to bym sobie jakiegoś placka oczywiście, of course, upolował. Fuck. Wow, co to było? 100%, 100 MLG no scoper. Po kątach tam nie widzę, żeby ktoś się czaił na bazie, chociaż pewnie zabudowani są, tak bym stawiał. Dobra, przeładujemy sobie. Gra się bodajże do 500 punktów, więc... O, fuck. Zauważył mnie w ostatnim momencie. Nie, teraz do mnie przyjdzie i mnie skrzywdzi. A, no kurwa! Nie, no gościu miał SWD. Super, fajnie. Premium gracze rules. Chociaż tutaj akurat nacisk na pay for win jest cholernie mocny, uwierzcie mi na słowo. Jeśli się nie zdążyliście przekonać na własnej skórze. No, gościa na szczęście odstrzeli jak ten... Jak tego, nie wiem, czy odstrzelić jak psa, ale ja akurat nie lubię jak pieski zabijają. Na przykład w filmach chociażby. Więc tego wyrażenia uniknę, nie. No kurczę. Wskakuj tam. Placku ty. A, fuck. No kurwa. Znowu ten blackshot. Pipo jedna. Chyba docisnę zara z moimi ziomkami. Hono solo kutasiarzu. Chociaż nie wiem, czy go zabili, czy nie. Szczerze to nie mam pojęcia. A on sobie pewnie cwaniaczek sam wystrzelał ten drzewa, żeby po prostu mieć lepszy widok i do nas strzelać, jak do kaczek. No patrzcie. Kurwa nie, ja nie wierzę w mój team. On tam kurwa dalej siedzi i zabija. Dobra, może jego ilość kill nie jest jakaś imponująca, ale... No bez przesady, ludzie. Się dawać tak. Się dawać tak nie można. Nie, Tmalcik. Nie można. Myślałem, że gościu był, ale nie było go. Nie wiem, ja spróbuję wybiec i go po prostu ściągnąć, bo ja stawiam, że on tam dalej sobie buszuje po tym piętrze, bo czy, kto go powstrzyma, nie? Na pewno żaden z naszych. Masz to taki team, no... Powiedziałbym rak team, ale no coś tam ugrywamy, więc... Może nie aż tak raki jak żółci, chociaż żółtych... Nie no, ich tam jest dużo... Aha, bo to Francuzi w głównej mierze, to oni pewnie tylko biegają do tyłu. I ten. Albo się chowają po okopach. Chociaż cholera ich wie. Nie no, taki żarcik oczywiście z Francuzów, bo to taki stereotyp, że się wszystkiego boją. Na przykład walczyć na wojnie. O, boom, headshot. Hip, hip, hurra! Ciekawe, czy na lazurze ktoś siedzi. Kurwa. Szczerze, z ręką na sercu, nie mam pojęcia, skąd on mnie zabił. Bo nawet nie zauważyłem kierunku, z którego nadeszło uderzenie. Czy co, może zmienimy trasę, bo my tak cały czas lecimy w kierunku tego lazurowego. Sobie pójdziemy w tym momencie na ten kierunek. Tutaj w tym kierunku nie wiem, co my znajdziemy ciekawego. To są zakłady Jupiter, czy? Nie wiem. Nie, zakłady Jupiter są na obrzeżach chyba, Prypeci prędzej. Chyba widziałem człowieka! To znaczy, no, hipka. To nie wiem, nie wiem, trzeba będzie zobaczyć. Aha, tutaj będzie chyba ten duży 16-piętrowiec? Tak bym stawiał. Tak mi to podkapca, że to będzie to. Chociaż nie wiem, on miał takie... Jeśli to jest ten, o którym ja mówię, no to on miał takie śmieszne klatki schodowe na zewnątrz, to znaczy właściwie no, schody. Nie, to jest po prostu blok mieszkalny, never mind. A, fuck, jeszcze do podkopu jakiegoś wpadłem. Dobra. To się po prostu stąd wyniesiemy. W tamtym kierunku... Fuck, ja się zbliżam do zielonych, dobra. To ja sobie może tędy wyjdę, bo
Jak wbijemy na respawn zielonych, to niekoniecznie wszystkich zabijemy. Zwłaszcza, że ja mam broń raczej wolnostrzelną. No, hej, halo. Coś się... What? Chyba się... Coś z... Albo... Albo ten, albo już wygrali ci niebiescy, chociaż nie wiem. Nie mam pojęcia. Wiewiór. No, skoro tak, no to dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tak więc, no, piszcie, jeśli chcecie więcej, że ten... Blokadę 3D, jak macie propozycje jakichś innych gierek, no to też możecie pisać w komentarzach, a ja się postaram te prośby spełnić. Tak więc na razie do następnych odcinków, niekoniecznie też z blokadę 3D, ponieważ nagrywam też przecież z innych gier, tak więc pa pa, hej, cześć.